masz świadomość, że zburzyłeś swoim transferem, mówię tu o tym transferze do Sampdorii, wiele mitów. Wiesz, do czego piję? Bo grasz w grudniu przeciwko Górnikowi Łęczna, naprzeciwko Piesio i Bonin i mija miesiąc z niewielkim okładem, wychodzisz w meczu przeciwko Romie, tam jest Perotti, Dzeko, El Sharawi, De Rossi. Przegrywamy chyba 4-0, więc... Nie, wydaje mi się, że wygrywacie ten mecz 3-2. To znaczy tak, pierwszy mój mecz był na pewno w Coppa Italia i to było przeciwko również Romie na Stadio Olimpico i tam przegrywamy dosyć mocno i chyba po 10 dniach jakoś tak jest rewanż już w Serie A i tam jest zwycięstwo. O właśnie, to ja piję do tego meczu w Serie A. Natomiast do czego zmierzam? Mówi się pół roku aklimatyzacji. Trudno jest przejść zawodnikowi z ekstraklasy zimą, bo to jest zły okres, bo jest inny okres przygotowawczy i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy jakieś zakłócenia. Tutaj jeszcze po cichu jakiś, znaczy po cichu skróty jakieś jeszcze oglądasz, ktoś, tak? Na ktoś, telefonie. Ktoś do siebie zatrzymać. Ktoś do siebie dzwoni. Śmiejesz się z tego, jak słyszysz, że zawodnik potrzebuje pół roku aklimatyzacji. Znaczy, ja oczywiście byłem gotowy do tego, żeby wyjechać za granicę już od pewnego czasu. To też świadczy o tym, że kilka mistrzostw Polski zdobyłem, kilka meczów w europejskich pucharach z Legią zagrałem. Miałem sezon za sobą, w którym grałem praktycznie rundę za sobą, którą grałem praktycznie wszystko. Występowałem w Lidze Mistrzów. Dlaczego miałbym się nie czuć gotowy do jechać za granicę do innego klubu, grać w mocniejszej lidze? Oczywiście wiele rzeczy było nowych, wiele rzeczy musiałem się nauczyć, przystosować i nauczyć. Natomiast myślę, że najważniejszy jest mental, najważniejsza jest głowa. Jeżeli poukładasz sobie to tak, że jesteś gotowy, a umiejętności masz takie, że sobie poradzisz, to dobre nastawienie, oczywiście przygotowanie do treningów, meczów, ciężka praca i każdy sobie, jestem przekonany, poradzi.